tvpodkarpacie.pl. Witam serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Na spotkaniu sympatyków ruchu Łączy Nas Sanok. Jest to dla nas bardzo ważne dzisiaj spotkanie, dlatego chcielibyśmy je tak rozpocząć z takim akcentem. Proszę wszystkich o powstanie i odśpiewanie hymnu narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Dziękuję bardzo. Proszę o wygodne zajęcie miejsc. Proszę o sekundę cierpliwości. Thank you.
witam jeszcze raz serdecznie wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. 21 października wszyscy udamy się do urn wyborczych, żeby wziąć udział w wyborach samorządowych. A dzisiaj zaprosiliśmy tutaj Państwa dlatego, aby zaprezentować to, co chcemy zrobić w ciągu najbliższych lat w naszym mieście oraz ludzi, którzy gwarantują realizację naszych zamierzeń. Jesteśmy jedną wielką rodziną zrzeszoną pod szyldem Łączy Nas Sanok. Przed chwileczką widzieliście Państwo nasze logo oficjalne. A tutaj widzicie Państwo naszego kandydata na burmistrza w nadchodzących wyborach, pana Tomka Matuszewskiego. Wspaniały mąż, ojciec, odpowiedzialny menedżer, pełen energii, entuzjazmu i pomysłów, z dużym doświadczeniem i sukcesami w poszukiwaniu i ściąganiu środków unijnych. Pedagog, trener, nagrodzony wieloma nagrodami, chociażby ostatnio tytułem pasjonat polskiego sportu. Pan Tomasz Matuszewski, kandydat ruchu Łączy Nas Sanok na burmistrza miasta, Wolnego Królewskiego Miasta Sanoka. Tomku, zapraszam Cię do nas. No cóż, jak to mówią, trzeba rozpocząć to wszystko, co przed nami. Na samym początku witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich przybyłych. Naprawdę jest niezmiernie miło powitać tyle osób, które z Sanoka podążyły tutaj do nas, do naszego komitetu, do naszego miejsca, w którym tak naprawdę tworzymy rodzinę. Dlaczego ten start? Myślę, że start jest po to, aby pokazać się ze swoimi umiejętnościami, pokazać się ze swoją wiedzą, z pomysłami, z zaangażowaniem i dążeniem do celu. I to wszystko, myślę, że przy ludziach, którzy otaczają mnie, moich bliskich, jesteśmy w stanie stworzyć. To wszystko jesteśmy w stanie wdrożyć dla naszego miasta w najbliższym czasie. Jeżeli Państwo nam zaufają, myślę, że jesteśmy w stanie naprawdę otworzyć drzwi i nabrać takiego przysłowiowego wiatru w żagle, aby Sanok mógł się dalej rozwijać dużo prężniej. Dzisiaj dla Państwa na samym początku chciałbym przedstawić program, nasz program wyborczy, który stanowi bardzo ważną pulę tego wszystkiego, co udało nam się przy kompetencji tych osób bliskich mi w tym krótkim okresie stworzyć. To nie jest tak, że my tworzymy ten program i on od razu będzie wizualnie odzwierciedlał w ciągu tygodnia to, co faktycznie chcemy wdrożyć. To jest praca wielu ludzi, to jest praca też moja, to są spotkania z ludźmi, którzy są waszymi znajomymi, to są ludzie, którzy borykają się też z problemami. To jest całe nasze miasto, dzielnice, które wymagają poszczególnych działań, które chcemy wdrożyć. I ten program to obejmuje. Myślę, że ten program jest wizytówką dla naszego miasta. Po części postaram się dzisiaj Państwu opowiedzieć o najważniejszych takich rzeczach, które ujęliśmy. Następnie podpiszemy go oficjalnie. Do wglądu będzie w naszym sztabie, także na koniec też poinformujemy, w jakich godzinach nasz sztab funkcjonuje. Także wszystkich Państwa zapraszam już dziś. Rozpoczynając od programu wyborczego, tak jak już powiedziałem, skupiamy się nad rodziną. Nad rodziną, czyli to, co każdy z nas tworzy, zresztą nasz cały komitet wyborczy, wyborców, włącznie nas Sanok, tworzy wielką rodzinę. Analizując działania, nazwaliśmy go i nosi nazwę, tytuł jego rodzina. Od rodziny zaczynamy, ponieważ wiemy, że to wszystko tak naprawdę tworzy jedną całość i to wszystko tak naprawdę musi się zazębiać. Od początku musimy brać pod uwagę to, co jest tej rodzinie potrzebne. Dlatego
oparliśmy sobie nasz program wyborczy na trzech filarach. Te filary są tutaj dla Państwa widoczne. To są mocne filary, które tak naprawdę budują całokształt budżetów, planów finansowych miasta i realizacji poszczególnych działań. Filary podzieliliśmy na rozwój i pracę, bezpieczeństwo i zdrowie, kulturę i sport. Po części opowiem Państwu, jak mniej więcej i jaki zakres ten program nas obejmuje. Część dużych inwestycji, które będą tworzone na przestrzeni poszczególnych obiektów. Są to inwestycje związane z, tutaj akurat mamy, z odnawialnymi źródłami energii, z pozyskiwaniem tych źródeł energii, z energetyką, którą chcemy wdrożyć w naszym mieście. Zaczniemy na samym początku od budowy strategii przestrzeni i łamania tych barier, które nam często towarzyszą w naszym mieście. Strategia przebudowy remontów dróg gminnych, ulic i chodników na lata 2019-2015 oparta została przede wszystkim na zgłoszenia, te, które wynikły z tego, jak mieszkańcy odbierają swój obszar, w którym żyją obecnie. Widzimy potrzebę remontów dróg, każdy z nas sobie zdaje sprawę, te remonty dróg faktycznie są nam potrzebne i tutaj w okresie 2019-2025 chcemy przeznaczyć na ten cel łącznie z budżetu miasta około 30 milionów złotych. Nie mówiąc o środkach zewnętrznych, które też wiemy, jak wdrożyć i jak ściągnąć, ponieważ teraz w ministerstwach jest dużo ogłaszanych projektów, z których naprawdę chcemy skorzystać. Mam nadzieję, że nasz wydział inwestycyjny, którego będą tworzyć ludzie i ci obecni, i którzy pewnie też wzmocnią nas z zewnątrz, też będą pomagać nam w tym, aby to osiągnąć. Większe planowane inwestycje, oprócz tych, o której wspomniałem, czyli tutaj mamy taki projekt, który na samym początku nie przyszedł przez Radę Miasta ze względu na to, że mieliśmy dofinansowania oparte na budżecie, który skupił się na budowie Centrum Rehabilitacji i Sportu, w którym też miałem duży udział. Mam nadzieję, że inwestycja zostanie ukończona pozytywnie i faktycznie będziemy cieszyć się z tego naszego pięknego obiektu. Stan istniejących obiektów zarówno na Stadionie Wierchy, jak i na Mosirze mniej więcej wygląda w ten sposób. Teraz już tego starego basenu nie mamy. Chcemy tam wdrożyć działania, które będą oparte na zadaszeniu i stworzeniu elementów produkcji energii z fotowoltaiki. Akurat też tak się złożyło, że kończyłem kierunek na odnawialnych źródeł energii na AGH w Krakowie. Jest to projekt bardzo fajny, ponieważ według oceny i mojej, i inżynierów, którzy obliczali, jesteśmy w stanie koszty energetyczne obniżyć na poszczególnych jednostkach miejskich w bardzo dużej ilości. Tutaj na przykładzie Mosiru chciałem powiedzieć, że to jest około 400 tysięcy rocznie. Tak by wyglądała mniej więcej wizualizacja tych carportów pokrytych fotowoltaiką. Energia, która będzie produkowana, zostanie zużytkowana w całości. Powtarzam, w całości, nie będziemy jej oddawać, ponieważ zapotrzebowanie na przykładzie Mosiru jest około 1 200 000 rocznie na samą energię, a nasze miasto ponosi koszty energetyczne w około 5 milionach złotych. To są duże koszty energetyczne, ponieważ ostatnio też przebywałem w innych miejscowościach na zaproszenie innych prezydentów i burmistrzów miast i obszary o podobnej wielkości, 40-tysięczne miasta, koszty energetyczne mają na poziomie około 1 200 000 do 1 500 000. U nas jest 5 milionów. Można to wdrożyć, mamy na to pomysł, wiemy, jak to zrobić. Te oszczędności chcemy wprowadzić. Jeszcze jedna wizualizacja taka z góry, jak to by wyglądało na parkingu. Dodatkowo zadaszenie trybuny na Stadionie Wierchy, z której też możemy skorzystać. Tam też teraz będą duże koszty energetyczne, bo jak wiemy, powstało oświetlenie naszego stadionu lekkoatletycznego, które już za niedługim czasie też zostanie uruchomione i tutaj też jesteśmy w stanie tą energię energetyczną
wytworzyć w postaci odnawialnych źródeł. Kolejną ważną inwestycją, taką, którą chcemy wprowadzić, obejmuje Białą Górę. Wczoraj mieliśmy przyjemność z moimi znajomymi odwiedzić też Białą Górę. Chcemy faktycznie ten most, który jest takim reliktem, ale na który już dużo osób poświęciło czas i w budowie i w tego wszystkiego, tak naprawdę chcemy zmienić jego wizualizację. Jak widzą Państwo, tutaj mamy prosty most, który faktycznie będzie mógł, na którym będą mogły się wymijać dwa samochody. Oprócz tego miejsca, gdzie mamy pieszych i ścieżkę rowerową, także to wszystko będzie w takiej formie, mam nadzieję, oddane. Do finansowania z tego już w tej chwili wpływają i Ministerstwo Finansów przeznacza na samorządy. Kolejnym elementem to jest kładka. Kładka, o której mówimy, często łącząca też trasę rowerową, ale bardzo ważny element, ponieważ ta kładka łączy nam nasze Centrum Rehabilitacji Sosenki. Ten obszar, który teraz wiemy, że będzie bardzo mocno obłożony i dużą ilością osób odwiedzających nasze centrum też będą mogły korzystać z tej infrastruktury noclegowej, hotelarskiej znajdującej się po drugiej stronie. To też wpłynie na to, że ta Biała Góra, która też powinna być wizytówką naszą, ponieważ jest to obszar naprawdę bardzo ciekawy, ładny, ale zbyt mało infrastruktury typowo drogowej, infrastruktury takiej urbanistycznej, która w niektórych miejscach jest bardzo zaniedbana. Chcemy to wdrożyć, chcemy to zmienić, chcemy to pokazać właśnie w ten sposób. To jest kolejna inwestycja. Kładka piesza dla pieszych i rowerzystów przy naszej arenie, tam gdzie często też się odbywają różnego rodzaju mecze. Wiemy, co się dzieje, jeżeli mamy tam oświetlenie drogowe, ile jest tam postojów i wyjazdów. Myślę, że jest to taki pomysł, który gdzieś tam się kojarzył różnym naszym włodarzom, ale my jesteśmy w stanie faktycznie przygotować projekt, który zarówno osoby niepełnosprawne będą mogły czy windą wyjechać na górną część i przejść na drugą stronę. Bardzo ważny element tego, aby nie zakłócać ruchu drogowego, a myślę, że bezpieczne przejście dzieci, o którym nam jest bardzo ważne, chcemy właśnie akurat tutaj wdrożyć w tym programie. Zadaszenie toru lodowego Błonie. Taka strategia, którą od razu chciałbym tutaj Państwu powiedzieć. Też w poniedziałek miałem przyjemność być w Departamencie Infrastruktury Sportowej. Dosyć często tam przebywam, ponieważ już od 10 lat współpracuję z Ministerstwem Sportu i powiem szczerze, że jest to inwestycja, którą możemy zrobić. Jest to inwestycja poparta przez ministra Stawiarskiego. Inwestycja tak naprawdę, która może być inwestycją strategiczną, a to spowoduje, że te obszary miejskie nasze będą mogły się dalej rozwijać. W tym torze lodowym mamy też dwa lodowiska dodatkowe, przejście podziemne, które będzie łączyło nasz budynek Mosiru, domu sportowca, z tym, co się dzieje wewnątrz, także nie będzie zakłócania jeżdżących na torze. Oprócz tego dwa lodowiska, które będą służyły naszej młodzieży do tego, aby mogli się dalej rozwijać, bo obłożenie naszej areny jest dosyć duże. Proszę Państwa, to są takie inwestycje, na które chciałem tutaj pokazać prezentację, a tych inwestycje rozbijają się też na inne działania. Jeśli chodzi o rozwój i pracę, chciałbym zwrócić uwagę tutaj na system Sanok pełen dobrej energii, o tym, co już powiedziałem, ale wdrożony system inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego. To jest to, o czym powiedziałem, czyli zejście z 5 milionów nawet do 2 milionów, jeśli będziemy mieli ten system wdrożony. Tak jest w innych miastach, są pomysły na to, mamy program nawet przygotowany, chcemy udowodnić, że jesteśmy to w stanie zrobić. Łączy nas SAN. SAN jest widoczny tam w pewnym elemencie, ale to jest też takie nasze hasło. Jak łączy nas Sanok, tak łączy nas SAN. Z jednej i z drugiej strony mamy mieszkańców naszych, którzy chcieliby przy tym SANie odpocząć i tutaj mamy takie działanie, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę. To jest poprawa estetyki i czystości w mieście według Zielonego Miasta.
zwiększenie ilości koszy na śmieci, bieżące oczyszczanie brzegów rzeki San, potoków, nowe klomby z kwiatami, zielona strefa na rynku, bieżące regularne koszenia i utrzymanie terenów zielonych, pasów zieleni wzdłuż dróg i skwerów. Zagospodarowanie brzegów rzeki San jest bardzo ważnym elementem. W tej chwili jest wdrażany kolejny projekt, który też będzie realizowany w późniejszym etapie i my też zwracamy na to uwagę. Obiekty małej architektury. Chcemy utworzyć miejską taką fajną plażę z zapleczem, stałą scenę koncertową, która już będzie w tej chwili znajdować się na Centrum Rehabilitacji i Sportu oraz stworzyć takie miejsca na strefę rekreacji i odpoczynku. Inwestuj w Sanok. Kolejny nasz pomysł, który chcemy wdrożyć, proszę Państwa, w rozwój biznesu. I tutaj mamy takie działania, na które chciałbym zwrócić uwagę. Biuro Obsługi Inwestora przy Urzędzie Miasta Sanoka. Utworzenie sanockiej strefy inwestycyjnej w lokalizacji, która będzie zabezpieczać interesy mieszkańców, jak i przedsiębiorców. Teraz wiemy, że są problemy, ale chcemy i mamy pomysł i wiemy, jak to zrobić. Powołanie Społecznej Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta Sanoka. Ta rada była powołana, ale obumarła. Myślę i po rozmowach z przedsiębiorcami jesteśmy pewni, że ta rada jest potrzebna. Trzeba pomóc przedsiębiorcom, tym, którzy w tej chwili działają w naszym mieście oraz tym, którzy chcą przyjść do naszego miasta. Podać im rękę. Budżet obywatelski, o którym wspominamy dosyć często, ale tak naprawdę za każdym razem, jak go realizujemy, są problemy. Tych problemów chcemy uniknąć i mamy pomysł na to, aby przeznaczyć więcej środków i zmienić zasady. Edukacja. Jeśli chodzi o edukację, też jestem z wykształcenia biologiem i chemikiem. Spędziłem w edukacji szkolnej dosyć dużo, na poziomie takim zawodowym bardziej. Wiem, jak młodzież kształcić, wiem, jak młodzież wprowadzać na rynek pracy i chciałbym, żeby ta młodzież na tym rynku pracy u nas pozostała. Jeśli chodzi o edukację, tutaj zwracamy uwagę na stypendia dla uczniów, dla uzdolnionej młodzieży, stypendia przede wszystkim naukowe i sportowe. Troszeczkę na innych realiach, ponieważ wiemy, że nie zawsze ta młodzież jest doceniana i często trafia na takie właśnie bariery, które są nie do przeskoczenia. Program Lato w Mieście. Bardziej chcemy go rozbudować. To jest kolejny program, na którym będziemy opierać swoje działania związane z tym programem edukacja, czyli zapewnienie kompleksowej opieki dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w okresie wakacji i ferii. Dodatkowe atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w ramach realizacji programu Wielopokoleniowa Rodzina w Szkole i w swojej dzielnicy, w ramach której będziemy chcieli zapewniać różnego rodzaju dofinansowania też dla nauczycieli biorących udział w tych zajęciach. Powołanie Rady Młodzieży. Rady Młodzieży, która w mieście będzie wdrażać projekty, które będą aktywizować. Aktywizować przede wszystkim tą młodzież, wyciągać ich z domu. A myślę, że przy tych obiektach sportowych, które teraz budujemy i które chcemy zbudować, które chcemy Państwu pokazać, jak mogą funkcjonować. I mamy plan na to, aby one naprawdę tętniły życiem. Taka Rada Młodzieży będzie ważnym naprawdę celem do tego, aby ta młodzież została zintegrowana. Bezpieczeństwo i zdrowie to jest kolejny etap, o którym mówiłem. Proszę Państwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to chcieliśmy tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na infrastrukturę drogową. Do niej wracamy. Ta infrastruktura drogowa, chcemy poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, przeprowadzić aktywne działania poprzez współpracę z innymi zarządcami dróg na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i tutaj nie tylko dla pieszych, ale także dla rowerzystów. Myślę, że współpraca, nieunikniona jest współpraca pomiędzy powiatem, miastem, a Generalną Dyrekcją Dróg. Widzimy, jakie są problemy przy remontach. Jak dochodzimy do jednego etapu, kończymy naszą drogę miejską, a okazuje się, że powiat w tym momencie ma dodatkową jakąś ulicę, która jest styczna z naszą ulicą i dochodzi do problemów. Nie kończymy tej ulicy albo zatrzymujemy ją w takim miejscu, gdzie nawet wizualnie to brzydko wygląda. Na to chcemy zwrócić uwagę. A stan tych dróg
i jakość wykonania to będzie głównym takim punktem naszym, abyśmy kontrolowali to od początku do końca i liczę na to, że nam się to uda. Nie liczę, jestem pewny tego, że nam się to uda, bo jeżeli wdrożymy odpowiednią strategię przyjmowania pod realizację dane działania, to tak samo możemy odpowiednią strategię przyjąć do tego, aby to działanie tak naprawdę odebrać. Cóż jeszcze? Bezpieczna droga do domu, z domu do szkoły i tutaj przede wszystkim akcje edukacyjne, ale też wiemy, jakie problemy dotyczą naszych dzieci. Naszych dzieci, które żyją w mieście Sanoku, które często borykają się z tym, że ich ulice nie są oświetlone. Przykładem Biała Góra, przykładem Łany, gdzie bardzo dużo rodzin mówi o tym, że dziecko w okresie zimowym 17-18 ciężko wypuścić gdziekolwiek na dwór, ponieważ cała droga na odcinku 200-300 metrów jest nieoświetlona. To boli, to chcemy zmienić i jesteśmy w stanie to zmienić. Mamy pomysł, chcemy obrać odpowiednią strategię, która będzie tak naprawdę te newralgiczne miejsca wyłapywała od samego początku. Zdrowie i polityka społeczna. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zdrowie i politykę społeczną, wiemy, że samorząd akurat miasta Sanoka ma troszeczkę inną strukturę, jeśli chodzi o wpływ na zdrowie, ale też jesteśmy po konsultacjach, szczególnie ja jestem po konsultacjach z różnymi lekarzami, po rozmowach z lekarzami dwóch, trzech szpitali, wiemy, jakie są też problemy. Mamy na ten pomysł. I myślę, że ten pomysł jesteśmy w stanie zrealizować. Sanoczanie powinni rodzić się w Sanoku. Powinni rodzić się w Sanoku, bo to jest bardzo ważne. To jest takie hasło, które rzuca wszystkich od razu nas i wzrusza, bo naprawdę jest nas tak dużo w Sanoku, a narodziny mamy w innych miejscach. Ja nie mówię o tym, że jest tam źle, ale warto by było, aby ta porodówka, która była tutaj mocną porodówką, z powrotem wróciła. Będziemy działać, będziemy dążyć do tego, aby miasto miało duży wpływ też na pomoc dla powiatu, bo powiat czy miasto to jest tak naprawdę jedna rodzina. Ja nie będę ukrywał, ale jeżeli nie będzie tej współpracy na odpowiednim poziomie, to nigdy nie będzie dobrze. Musimy się zjednoczyć i faktycznie tworzyć mocną grupę ludzi, która będzie chciała wprowadzić zmiany, które faktycznie w tym mieście będą widoczne, które będą wpływać na nasze życie. Uruchamiamy program. Chcemy uruchomić program i uruchamiamy program w naszym programie wyborczym. Jest to dodatkowe becikowe. Jest to program, który już w kilku miastach w Polsce został zrealizowany. Jestem też po rozmowach, wiem, jak to wygląda. Bardzo fajne dodatkowe becikowe dla rodzin, osób, których dzieci zostały zameldowane tutaj w Sanoku. Chcemy wprowadzić dodatkowy 1000 zł dla każdego dziecka i dodatkową kartę rodziny, która troszeczkę będzie inaczej prosperować niż obecnie. Nie wiem, czy Państwo zwracają uwagę na kartę dużej rodziny i na kartę rodziny, którą my chcemy wprowadzić. Chcemy wprowadzić zmiany. Widzimy, że rodziny nawet jednoosobowe z jednym dzieckiem, matka wychowująca dziecko, ma też problemy takie, że nie może skorzystać z tych udogodnień, które są na karcie dużej rodziny. Tutaj trzeba zrobić głęboką analizę. Widzimy, co się dzieje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Coraz więcej ludzi skorzysta z takich właśnie, a nie innych założeń. Dlatego to też chcemy zmienić i chcemy mieć na to wpływ. W ramach wspomnianej już idei Zielone Miasto prowadzony będzie stały monitoring stanu powietrza z informacją w publikatorach. Tym samym wdrożymy jeszcze program wymiany pieców. Program wymiany pieców w budownictwie prywatnym, który jest respektowany, który jest też wdrażany przez regionalne programy operacyjne i z tych programów chcemy skorzystać. Dodatkowy program, bardzo fajny program, też poprzez znajomość z jednym z prezydentów miast, Mieszkanie Plus dla Sanoka. Nie Mieszkanie Plus to, które dostajemy tutaj i możliwość rządowego mieszkania, ale mamy program taki przygotowany, z którym Państwo, jeżeli chcą się zaprzyjaźnić, to też będziemy na bieżąco informować, którego koszty,
koszty spłaty kredytu są dużo mniejsze niż tego rządowego. O szczegółach, tak jak już powiedziałem, zapraszam Państwa do naszego biura, gdzie łączy nas SANOK, przedstawi program obejmujący to działanie. W ramach projektu Bez Barier każda inwestycja nowa oraz już istniejące będzie w swoim zakresie rozpatrywana pod kątem osób niepełnosprawnych. Tak się składało, że brałem udział przy dwóch inwestycjach dużych realizowanych dla miasta Sanoka i realizowałem działania z projektantami, analizując dokumentację dla budowy i termomodernizacji stadionu na Żwirki Wigury oraz budowy centrum rehabilitacji. Wszystkie te obiekty spełniają warunki dla osób niepełnosprawnych. Ale my musimy im pomóc, my musimy im podać rękę. Rozmawialiśmy, mieliśmy spotkanie z osobami niepełnosprawnymi. Mają, borykają się i to są duże bariery dla nich. To chcemy zmienić. Kultura i sport. Kultura i sport, proszę Państwa, prowadzimy stały kalendarz prac kulturalnej w Sanoku i chcemy tutaj współpracować z wszystkimi ośrodkami kulturalnymi. Poszerzymy ofertę kulturalną dla osób dorosłych, zwłaszcza seniorów. Chcemy podzielić kino SDEK na komercyjne oraz na misyjne poprzez dofinansowanie w tym darmowego kina dla juniorów i dla dzieci. Chcemy zrobić takie promocje, można powiedzieć, które miasto też będzie brało na swoje barki, ale wiemy o tym, że nieraz jest taki boom wśród młodzieży i dzieci, które naprawdę mogą brać udział w jakiejś prezentacji fajnego filmu, mogą z tego obiektu korzystać w danych godzinach. W takich godzinach, gdzie one będą najmniej obłożone, oczywiście tak, żebyśmy nie ponosili większych kosztów, a młodzież można i seniorów ściągnąć do naszego SDK-u. Ożywimy rynek poprzez cykliczne imprezy, wprowadzimy także kalendarz stałych imprez cyklicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Tutaj chcielibyśmy taką twardą ręką też prowadzić strategię koncertów i danych imprez. Nie chcemy robić zbyt dużo igrzysk, jakbym tak powiedział, ale chcemy tak, żeby było to robione z głową, przemyślane, żeby nasi mieszkańcy faktycznie czuli potrzebę i robiąc ankietę internetową, spotykając się z ludźmi, można faktycznie wybrać te najciekawsze imprezy, które chcemy wdrożyć w naszym mieście. Sport. Sport jest mi dosyć bliski, bo też ukończyłem drugą klasę trenerską na WF-ie krakowskim. Obecnie posiadam licencję trenera UEFA. Myślę, że działając na miejskim ośrodku też udowodniłem tym wszystkim stowarzyszeniom, prezesom i osobom, które związane były z tymi obiektami, że warto zainwestować w sport, w zdrowie, ponieważ sport integruje, sport buduje, sport kształtuje charakter. Jeśli chodzi o sport, miasto otwarte, współpraca z najbliższymi ośrodkami kultury i sportu, zadaszenie toru lodowego, o którym wspomniałem, zrównoważony rozwój sportu w Sanoku i wprowadzenie tak zwanej złotej karty sportowca. Powiem dlaczego, to są takie moje też dwa pomysły, które zostały poparte tutaj dużą aprobatą przez bliskie mi osoby, przez radnych. Zrównoważony rozwój, wiemy o tym, co się dzieje. Nie zawsze pula pieniędzy, którą dysponuje samorząd, trafia do tych najbardziej potrzebujących. Przykład, nie mogą wyjechać na Mistrzostwa Świata. Mamy mistrzów świata, Europy i Polski w gimnastyce, którzy trenują w takich warunkach, że Państwo nawet nie mogliby sobie wyobrazić. Myślę, że to wszystko wpływa na to, abyśmy mogli faktycznie ustawić tak samorząd, który będzie wspierał takich ludzi. Bo zawsze powtarzam, kapitał jest w nas. Kapitał umysłowy, kapitał intelektualny, kapitał sportowca danego, który jest w tym mieście, będzie kształtował naszą reklamę. My nie musimy robić 10, 20, 30 koncertów. My naszych ludzi możemy stworzyć im takie warunki, żeby to oni faktycznie byli naszą reklamą. To jest najważniejsza rzecz, którą chciałbym w tym ująć. Dalsza rozbudowa domu sportowca, bardzo ważna, ponieważ ta infrastruktura sportowa, nie tylko domu sportowca, ale tutaj bazy hotelowej, gastronomicznej w Sanoku jest ważna. Dlaczego? Ponieważ, proszę Państwa, na przykład będąc na Mosirze dyrektorem, zarządzając tym obiektem, chcieliśmy zrobić dwie imprezy międzynarodowe o
takiej randze europejskiej nie bylibyśmy w stanie tego zrobić ze względu na bazę, ponieważ brakuje miejsc hotelowych w Sanoku. Brakuje miejsc i o tym musicie Państwo wiedzieć, dlatego na to trzeba zwrócić uwagę. Współpraca międzynarodowa i tutaj chcemy powrócić do tego aktywnego partnerstwa, nowe otwarcie z naszymi miastami partnerskimi jak Reinheim, Humenne, Östersund w Szwecji, Kamieniec Podolski, Giongosz w Węgrzech czy Czestas we Francji. Te dni partnerskie chcemy organizować razem, chcemy pokazać kulturę. Miałem przyjemność organizować i realizować taki duży projekt kiedyś międzynarodowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Proszę Państwa, jeśli chodzi o projekt naszego programu, to chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że ten program jest bardzo szeroki, rozbudowany. Ja podałem tylko część szczegółów takie, które wpływają na to, aby faktycznie wpłynąć na naszą społeczność i zatrzymać ją tu w Sanoku, pokazać jak największe walory tego, co w Sanoku mamy, pokazać swoją jakość i to chcemy zrobić w nadchodzących czasie, w następnych pięciu latach. Jeśli chodzi o program, tak jak już powiedziałem, o szczegółach mogą się Państwo dowiedzieć u nas w naszym sztabie wyborczym, gdzie mamy swoje miejsce. Tak, na ulicy Cerkiewnej 2 w godzinach od 14 do 18 codziennie przyjmujemy. Mają dyżury też nasi radni, którzy będą Państwa reprezentować z różnych dzielnic. Także cóż mogę więcej powiedzieć? Myślę, że jest to dobry program, który obejmuje wszystkie obszary i chciałbym, żebyśmy twardo trzymali się tego, co chcemy zrealizować. A obiecuję, jeżeli Państwo dacie nam szansę, to jesteśmy go w stanie zrealizować w 100%, a nawet pójść dalej do przodu przy pomocy Waszej, pociągnąć i zrobić jeszcze więcej dla tego Sanoka, który zasługuje na to. Proszę o zaufanie i chciałbym, abyście przyjęli ten program z entuzjazmem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Tomkowi, ale jeszcze ci nie pozwolimy odejść. Chcielibyśmy teraz oficjalnie podpisać program nasz tutaj wyborczy. Poprosimy przedstawiciela kandydatów na radnych, pana Andrzeja Romaniaka, o podejście tutaj razem z Tomaszem, o złożenie podpisów na jednym z egzemplarzy. Niech to będzie gwarancja tego, że po wygranych wyborach wspólnie wypracowany program przez kompetentnych ludzi, którym leży na sercu rozwój naszego królewskiego wolnego miasta Sanoka, leży na sercu, że on będzie właśnie wprowadzony. Chwila dla fotoreporterów. Podpisy są składane. Dziękuję bardzo. Rodziny niewiele można osiągnąć. Dla Tomasza rodzina zawsze była najważniejsza, jest najważniejsza. Tomasz ma wspaniałą rodzinę. Chcielibyśmy Państwu przedstawić małżonkę Tomka. Moniko, podejść tutaj do nas. Proszę bardzo, Moniko. Jest. Tutaj dokładnie. Jest z nami też Adaś, jeden z dwóch wspaniałych synów Tomasza. Adaś, dołącz do rodziców, bo się troszeczkę stresują. Ja tutaj dopowiem tylko, że nie ma drugiego z synów, no ale jest w tej chwili bardzo zajęty, walczy o miejsce w podstawowym składzie pierwszoligowego klubu Termalika Wrocław-Będnie Ciecza. Prosił o wybaczenie, dzisiaj ważny trening, gra kontrolna. Pąd strzelił 5 bramek,
o krok od pierwszego składu. Także proszę o wybaczenie, że jest nieobecny. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, dla nas wszystkich rodzina jest najważniejsza, dla Tomka też jest rodzina najważniejsza. Tworzą wspaniałą, kochającą się rodzinę. Co najważniejsze, rodzinę, która się zawsze nawzajem wspiera. Zarówno Monika Tomka, Tomek Monikę. I to pokazuje, to jest pewnie też taką główną receptą na to, że Tomek jest takim człowiekiem entuzjastycznym, człowiekiem, który pociąga za sobą innych do wspólnej pracy, zaraża entuzjazmem. Ale nie tylko jego rodzina wspiera go w tej teraz w walce o wodę burmistrza, ale w ogóle we wszystkich działaniach wspierają Tomasza też inni ludzie. Tutaj Tomek, mamy dla Ciebie taką niespodziankę. Przepraszam, proszę o chwileczkę, o wybaczenie. Oj, rozleciało mi się, przepraszam. O, technika, drodzy Państwo. Muszę tutaj posłużyć się troszeczkę komputerem. Może się uda. Udało się chyba. Tak jest. No i jeszcze raz zaczniemy, bo coś cichutko nam to słychać. Nie wiem, tego Pana chyba wszyscy z Państwa kojarzą, jak nie, to przedstawię. Dowiedziałem się, że Tomasz Matuszewski będzie kandydował na burmistrza Tomoka. Bardzo się ucieszyłem. Tomek, to wspaniała osoba. No proszę Państwa, z tym głośniej jest problem. Tomek będzie idealnym kandydatem, jest idealnym kandydatem na burmistrza Tomoka. Dziękujemy bardzo panu Baszczyńskiemu za te słowa wsparcia. Tak jak powiedziałem, pana Tomka, znamy wiele lat, wspiera wiele osób. Przepraszam, troszkę dziś coś nam tutaj sprzęt zaniemógł, ale proszę o wybaczenie, taka drobna usterka. Teraz, drodzy Państwo, chcielibyśmy zaprezentować inną troszeczkę rodzinę. Rodzinę, która jest skupiona właśnie pod hasłem Łączy nas Sanok, czyli ludzi, którzy wspólnie pracowali nad tym programem, którzy ciężko pracują też, żeby wspierać Tomka i którzy chcą razem z Tomkiem pójść 21 października do wyborów i wspierać go po wygranej oczywiście w dążeniu do realizacji tego właśnie programu wyborczego. Chcielibyśmy Państwu teraz zaprezentować kandydatów na radnych do Rady Miasta Sanoka. Posłużę się listą i zaczniemy od okręgu wyborczego numer 1, to jest okręg Śródmieście, Dąbrówka, Zatorze. Pan Robert Oleniacz, zapraszamy pana. Bardzo dobra. Wspomniany wcześniej i widziany już tutaj pan Andrzej Romaniak. Duże brawa, pan Andrzej. Ja może, drodzy Państwo, przepraszam, wyłączę może projektor, bo tak po oczach troszeczkę tam świeci kandydatom. Jeszcze raz. Będzie lepiej. Kolejna osoba, pani Magdalena Tretowicz. Jest pan Magda. Pani Krystyna Lipin. Jest pani Krystyna. Pan Wiesław Obuch. Pani Angelika Joniak. I pani Barbara Terefinko. Okręg wyborczy numer 2 to jest wójtostwo. I tak, pani Renata Siuta. Pan Marek Karasz. Pan Zbigniew Paszta. Pan Radosław Wituszyński. Pani Maria Pełchowicz. Pan Tomasz Matuszewski. Pani Liliana Wiech.
oraz moja skromna osoba, czyli Piotrko. Dziękuję. I okręg wyborczy numer 3, czyli Błonie, Posada, Olchowce, pani Monika Bielech. Pan Dariusz Kopiec. Pani Katarzyna Sieracka. Niektórych zatrzymały obowiązki zawodowe. Przepraszam, miałem przeprosić w imieniu tych nieobecnych, ale po prostu obowiązki zawodowe nie każdemu pozwoliły dzisiaj tutaj być. Pan Wiesław Łata. Jest pan Wiesław. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Wasylew. I pani Magdalena Bogusz. Drodzy Państwo, to jest drużyna, która razem z Tomaszem pójdzie do wyborów 21 października. Jesteśmy przekonani, że podołamy temu wyzwaniu, że uda nam się dostać zarówno i do Rady Miasta, jak i to, że Tomasz wygra walkę o fotel burmistrza miasta Sanoka. Drodzy Państwo, Cała grupa. Chwyćmy się za ręce. Pokażmy, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Rodziną ludzi kompetentnych. Jeszcze raz to powtórzę. Rodziną ludzi, która jest w stanie zrealizować każde marzenie, myślę. Bo tak to wyglądało. Zaczęło się od pewnych marzeń, spekulacji. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. Prosimy, drodzy Państwo, Was wszystkich tutaj dzisiaj przybyłych o to, żebyście wśród swoich znajomych przekazali tą informację o naszym programie, o tym, że mamy, myślę, fajną drużynę. Drużynę, która jest w stanie zrealizować nasze wspólne cele, wspólne marzenia o lepszym Sanoku, o Sanoku, w którym się mieszka bardzo fajnie, przyjemnie i Sanoku bardzo rodzinny. Drodzy Państwo, przypomnę tylko jeszcze, że znajdziecie nas, bo tak jak Tomek tu powiedział, przedstawił dzisiaj tylko wycinek naszego programu. Gdyby ktoś chciał się zapoznać z całym programem, zapraszamy na Cerkiewną 2, do naszego biura wyborczego, do biura Komitetu Wyborczego Łączy Nas Sanok oraz do odwiedzania naszych stron, naszej strony internetowej, profilu na Facebooku. Tam jesteśmy dostępni, a każdy z radnych też na pewno, jeśli będzie taka potrzeba, poświęci Państwu tyle uwagi, ile będzie to wymagało. Drodzy Państwo. Ja tylko na koniec jeszcze powiem, że Komitet Wyborczy Łączy Nas Sanok będzie szedł do wyborów samorządowych pod hasłem Jasne, że Sanok, drodzy Państwo. Czyli jasne, że Sanok. Jasne, że Sanok. Drodzy Państwo, dziękujemy serdecznie za to, że poświęciliście swój czas, że byliście tutaj dzisiaj z nami. Zachęcamy do tego, żeby mówić o nas wśród swoich znajomych, a przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby 21 października być z nami i oddać głos i na Tomka, i na naszych tutaj ludzi. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Jeszcze Tomasz. Jeszcze słowo. Jeszcze raz chciałem bardzo, bardzo serdecznie tak od serca, od tego, jacy ludzie w ostatnim czasie mnie otaczają, jakie duże wsparcie idzie od społeczeństwa sanowskiego. To naprawdę buduje, to naprawdę wzmacnia. Myślę, że ta grupa, która jest tutaj ludzi za mną i którą wy tworzycie, to naprawdę tworzy fajną rodzinę. Nie pozwólmy, aby ta rodzina się rozpadała. Idźmy do przodu, twórzmy nową jakość dla Sanoka, bo Sanok jest najważniejszy. Jasne, że... Sanok!
tvpodkarpacie.pl